Hej, z tej strony OnlyTronFoman. Witam Was na kolejnym filmiku Herbatka z Enfomanem. Dzisiaj pijemy herbatkę codzienną, tak zwaną, albo inaczej herbatkę na co dzień. Jest to przyjemna, owocowa herbata. Zaraz Wam o niej opowiem. Jest to herbata czarna, nazywa się Skarby Karaibów. W jej skład wchodzą czarna herbata, suszone jabłka, trawa cytrynowa, liczy, kandyzowany ananas, kwiat słonecznika, liście bambusa. Cóż mogę Wam powiedzieć o tej... Jak widzicie, tutaj na torebce widać, przez torebkę foliową widać kawałki owoców. Zapach jest dość intensywny. W zapachu samej herbaty przed zaparzeniem dominuje liczy w połączeniu z trawą cytrynową. Po zaparzeniu zapach ten staje się mniej intensywny. Co więcej, kolor herbaty. Tutaj mam dość lekki napar. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tą herbatkę lubię sobie pić w lekkim naparze, ponieważ jest dla mnie bardziej orzeźwiająca. W mocniejszym, przy takim prawidłowym zaparzeniu, czyli odpowiednia ilość herbaty w stosunku do wody, jest to ciemno-czerwony kolor wchodzący w brąz. Jeżeli chodzi o aromat, nawet w tak lekkiej herbacie jest bardzo wyczuwalnym. Dominuje przede wszystkim liczy. Nie ukrywam, że kupiłem tą herbatę ze względu na trawę cytrynową, którą bardzo lubię. Zwłaszcza jako składnik właśnie dań. I chciałem spytać, czy będzie wyczuwalna w herbacie. Niestety nie. Ale sama herbata jest przyjemna. Dla osób, które palą sziszę, tak jak ja, smaki może się kojarzyć ze smakiem dymu z melas beznikotynowych Soex, właśnie o smaku liczy, który tutaj dominuje. Przyjemne palenie, przyjemne picie. Polecam Wam tą herbatkę. Jest niedroga, zapłaciłem za nią 7,50 za 50 gram. Jest to jakieś takie fajne rozwiązanie na letnie dni. Nawet gorąca jest orzeźwiająca. Pozdrawiam Was. Hej, hej.